Sądziłeś, że papier, kamień, nożyce to gra, którą rządzi szczęśliwy traf? Zobacz, co na ten temat ma do powiedzenia nauka. Oglądasz i wiesz. Okazuje się, że nawet w tak prostej grze można doszukać się strategii, które powiodą cię do zwycięstwa. Papier, kamień, nożyce to gra, która opiera się głównie na przewidywaniu ruchów przeciwnika. A co jeżeli jesteś w stanie to zrobić? Najświeższe badania dowodzą, że mamy skłonność do rozpoczynania gry kamieniem. Istnieje kilka teorii odpowiadających na pytanie dlaczego. Najpopularniejsza mówi, że kształt kamienia najbardziej przypomina zaciśniętą pięść, która naturalnie łączy się z rywalizacją, walką i chęcią zwycięstwa. Skoro wiesz, że twój przeciwnik ma skłonność do rozpoczęcia gry kamieniem, wykorzystaj swoją przewagę i na początku gry graj papier. Pierwsza runda. Wygrana. Czas na drugą. Zasada numer 2 brzmi: przegrany najprawdopodobniej wybierze inną opcję. Badania dowodzą, że osoby, które przegrały rundę, mają tendencję do zmiany. Jeśli nasz przeciwnik w pierwszej rundzie wybrał kamień i przegrał, teraz postawi na papier albo nożyczki. To kolejna okazja do wykorzystania. Zagraj nożyczki. Wtedy zremisujesz albo wygrasz, choć raczej przygotuj się na zwycięstwo. Niedoświadczeni gracze mają tendencję do wyboru figury, która pobiła ich w poprzedniej rundzie, a ty w pierwszym starciu zagrałeś papier. 2-0. A co jeśli się nie uda? Bądź nieprzewidywalny. Przeciwnik spodziewa się, że zmienisz swój wybór, ale ty ponownie zagraj nożyczki. W kolejnej rundzie możesz zdać się na statystykę, według której ze wszystkich figur najczęściej rzucany jest kamień, potem nożyczki, a na końcu papier. Grając kamieniem masz statystycznie największe szanse na zwycięstwo albo remis. Możesz też iść na całość i po raz kolejny zagrać nożyczki. Jeśli twój przeciwnik ma jakąkolwiek taktykę, musisz być jak najmniej przewidywalny, bo im mniej przewidywalny jesteś, tym większa szansa na pokonanie wroga i zostanie mistrzem kamienia, papieru i nożyczek. Po raz kolejny zagraj nożyczki i ciesz się z glorii, zwycięstwa oraz chwały. Co musisz zapamiętać? W pierwszej rundzie twój przeciwnik ma skłonność do wybrania kamienia. Zagraj papier. W kolejnej najprawdopodobniej zagra tą samą figurę, którą go pokonałeś i dlatego wybierz nożyce. Potem zaskocz przeciwnika i ponownie wybierz nożyce. Następnie wygraj Mistrzostwa Polski, świata i kilka tysięcy dolarów w gotówce. A jeśli chcesz potrenować, zagraj ze mną. 3 szybkie rundy. Czy jesteś gotowy? Zaczynamy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pochwal się wynikiem w komentarzu. Oglądałeś i bierz. Zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco z kolejnymi filmami wypełnionymi ciekawostkami. Propozycje tematów do następnych odcinków podrzucajcie w komentarzu. Do zobaczenia i usłyszenia.